Dziś w programie Wierzę o nominacji biskupa Krzysztofa Włodarczyka, a także o nowej inicjatywie Fundacji SMS z Nieba. Papież Franciszek mianował biskupa Krzysztofa Włodarczyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, nowym biskupem bydgoskim. Komunikat o nominacji opublikowała 21 września Nuncjatura Apostolska w Polsce. O nominacji biskup Włodarczyk dowiedział się już 13 września. Wróciłem po zbeatyfikacji i prosiłem siostry w seminarium, żeby msza święta była o godzinie 9, bo ja późno wrócę. Więc zgodziły się, odprawiałem mszę świętą i po mszy świętej przyszedłem do pokoju i patrzę, zaglądam do komórki, taki już odruch jest, jaki jest kontakt ze światem i patrzę, mnóstwo nieodebranych telefonów z numerem warszawskim, patrzę dalej, pan jest arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski, bo mam go w komórce, ileś razy dzwonił, jeszcze inne numery i odzwaniam i słyszę tę informację od nuncjusza, że taka jest decyzja papieża Franciszka, że mam być biskupem bydgoskim i dalej prosił nuncjusz apostolski, żebyśmy rozmawiali w innym języku, bo po polsku nie jest mu łatwo mówić, więc przeszliśmy na język angielski, żeby dogadać kilka szczegółów. Dla mnie to było zaskoczenie duże, więc taki troszkę szok emocjonalny. I nawet, no wiadomo, w tym momencie lęk, po ludzku to jakoś odczułem, bo biskup pomocniczy jest do pomocy, nie bierze pełnej odpowiedzialności, jest taki, no, czeka na jakieś wskazania od biskupa diecezjalnego, a tutaj oczywiście w tym momencie zaczyna się odpowiedzialność. To już jest, wszystkie decyzje, to jest odpowiedzialność, to jest wzięcie na siebie całości. I diecezja nowa, bydgoska. Jeszcze tego samego dnia biskup potwierdził, że przyjmuje decyzję papieża Franciszka. Po 60 latach związanych z diecezją koszalińsko-kołobrzeską biskup Krzysztof Włodarczyk przestawia zwrotnicę na diecezję bydgoską. Cała moja miłość, całe moje serce jest tutaj. Wszystko to, czego się uczyłem w kapłaństwie przez 34 lata kapłaństwa, ponad 5 lat jako biskup pomocniczy w tej diecezji, to tutaj żyłem tą diecezją, tu się uczyłem, przy takim wspaniałym pasterzu, jakim jest biskup Edward Dajczak, to można było się bardzo dużo nauczyć. Mam ten, że tak powiem, bagaż dobrych doświadczeń życia Kościoła tej diecezji. Wiele pomysłów, które tutaj powstały w tej diecezji, duszpasterskich, kontaktów, relacji, budowania relacji z księżmi, ze wspólnotami, z osobami życia konsekrowanego, ze świeckimi. I tu było moje pole działania. Ja się radowałem tą pracą tutaj jako biskup też pomocniczy, ponieważ znałem to środowisko, znałem wielu ludzi. Łatwo było mi wchodzić w tę pracę jako biskup pomocniczy. Więc to wszystko we mnie żyje. To jest obecne. Natomiast mam świadomość tego, że to nie jest jakieś rozstanie z diecezją i odwrócenie się do niej plecami, no ale jednak to serce trzeba będzie oddać diecezji bydgoskiej, wszystkie swoje siły, wszystkie możliwości, które mam, swoje życie tam przeznaczyć, tam tracić dla diecezji bydgoskiej, jeżeli rzeczywiście chcę się przeżyć zgodnie z wolą Bożą tę posługę. Biskup wyraził radość z faktu, że nominacja następuje w setną rocznicę urodzin jego duchowego mistrza, księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło Życie, z którym biskup Włodarczyk jest związany od ponad 30 lat. 2021 to także rok świętego Józefa i beatyfikacji błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i błogosławionej siostry Elżbiety Róży Czackiej. Jadę tam z wielką nadzieją, że to jest Kościół Jezusa Chrystusa. On jest Panem, On prowadzi Kościół, dał ten największy skarb Ducha Świętego. Jest tak, który zawierzył kardynał Wyszyński, mówił zawsze
wszystko powierzyłem Maryi, wszystko jej oddałem, więc to też jest droga, że no nie jestem sam w tym wszystkim, że to nie idę ze swoimi siłami, możliwościami, teraz z jakimś wspaniałym programem, który będę wdrażał, po prostu to jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu i szukanie tej siły, przedstawiennictwo Matki Najświętszej, łaski. Ja mam też to zawołanie, to z nuncjuszem troszkę wyszło, bo jak trochę miałem te lęki, zawahanie, to nuncjusz mówi, a jakie jest twoje motto? No zobacz, jakie masz motto. Łaska, miłosierdzie, pokój. Więc trzeba o tym pamiętać, że najpierwsza jest łaska. I o tę łaskę będę wołał. Mam świadomość swoich ograniczeń, słabości, niedoskonałości, jednak no cóż, ostatecznie, tak jak uczył mnie mistrz mój, wspomniałem, ksiądz Blachnicki, im bardziej niezrozumiałe sytuacje, im bardziej karkołomne doświadczenie, trudne, nie do przyjęcia rzeczy, to tym bardziej ufam Panu Jezusowi i Niepokalanej. Umacnianie wiary oraz miłości do Boga i bliźniego w czasach, gdy wiele osób odchodzi z Kościoła, to największe wyzwanie, które biskup będzie realizował w diecezji bydgoskiej. Pożegnanie biskupa Krzysztofa Włodarczyka odbędzie się 30 września w czwartek o 19 w Koszalińskiej Katedrze. Kanoniczne przejęcie diecezji bydgoskiej nastąpi 28 września w tamtejszej katedrze. Byśmy raz na wzór Maryi, która jest pełna Ducha Świętego, umieli w tej naszej pielgrzymce ciągle przywoływać Ducha Świętego, by nas rozpalał w wierze, nadziei i miłości. Mobilne oratorium uwielbienia to nowy projekt Fundacji SMS z Nieba. Zaadaptowany do warunków kaplicy na kółkach samochód, który wcześniej był food truckiem, jest szczególnym miejscem spotkania z Bogiem. Dla nas jest to ważną rzeczą, że ksiądz biskup Edward Dajczak stanął za tym projektem, dlatego że to jest pierwszy projekt, który będzie mobilnym oratorium uwielbienia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Czyli o ile Państwo poczytacie, że funkcjonują w świecie najróżniejsze kaplice, bo są i kaplice franciszkanów z Bronxu i jak wpiszecie sobie, są najróżniejsze miejsca. Dwa lata temu w Ameryce Południowej jeden z kapłanów otworzył kaplicę, w której nie tylko sprawuje, że tak powiem, kult, ale i mieszka. Ta będzie nieco inna. Ta jest przestrzenią, jak powiedział ksiądz biskup Edward Dajczak, która wierzymy, że dotrze do miejsc, gdzie rzeczywiście jest taka potrzeba. I ksiądz biskup ucieszył się wręcz, mówiąc, że no właśnie tam, gdzie ludzie nie mogą dojść do kościoła, to będzie szczególna przestrzeń do spotkania, do modlitwy. W naszej diecezji jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie są wioski czy miejscowości, które nie mają kościoła. Więc to jest jakby jedna z odpowiedzi tego, co chcemy zrobić jako fundacja wobec nowej ewangelizacji, a nowa ewangelizacja, wiadomo, to są nowe formy, nowe metody przy zachowanej treści, która jest i obowiązuje nas wszystkich. Traktuję ten pojazd, a właściwie dzieło Boże, które się rozpoczyna, jako próbę wyjścia na peryferię, nawet nie tyle przestrzenne, co po prostu peryferię wiary, jako jeden ze sposobów zaproszenia. Zaproszenia do kościoła, zaproszenia na modlitwę, do wspólnoty modlitewnej. Gdy myślałem troszkę o tym, dokąd może ten pojazd się udać stąd, z Koszalina. Najpierw pomyślałem o miesiącu październiku, który jest miesiącem modlitwy różańcowej. W wielu wioskach naszej diecezji, na przykład w mojej byłej parafii w Osiekach, są miejscowości bez kaplicy, gdzie ludzie gromadzą się na różańcu albo w domach, albo w pomieszczeniach doraźnie wykorzystanych. Być może jest to ta pora, gdy pomoże ten pojazd, tak go nazywam, czyli oratorium na kółkach, pomóc ludziom zgromadzić się w kilka osób na modlitwie razem z Panem Jezusem. Mobilne oratorium będzie się też pojawiało na różnych koncertach. 30 tysięcy ludzi bawi się na koncertach i na festiwalach. Przyjeżdżaliśmy przyczepą kempingową, gdzie część tej przyczepy była właśnie poświęcona
by tam stał Najświętszy Sakrament, a drugą część przyczepy byliśmy my jako zespół muzyczny. Przyczepa kempingowa bardzo źle, gitara, ręka z gitarą poza oknem, bo się nie mieściliśmy. Wszyscy ściśnięci razem. Muszę wam powiedzieć, że w ciągu nocy, kiedy modliliśmy się bez nachalności, bez żadnego wychodzenia do ludzi, ilość ludzi, która wchodziła do tej przyczepy kempingowej, była niesamowita. Jedni na rozmowę, inni z ciekawości. Trzeci, żeby ktoś inny, żeby po prostu powiedzieć, o, cieszę się, że tu jesteście, podziwiam was, idę spać. Były różne sytuacje i potrzeba takiego samochodu, takiego oratorium na kółkach jest ogromna. Ja się ogromnie z tego cieszę, bo po prostu po pierwsze będzie to godne miejsce, gdzie więcej ludzi będzie mogło wejść niż jedna czy dwie osoby. Po drugie, my jako zespół muzyczny będziemy się tam mogli pomieścić. Po trzecie, będzie to miejsce, gdzie będziemy mogli rozmawiać. No a po czwarte, naprawdę słuchajcie, to są genialne spotkania. Gdzie przychodzi taki moment, gdzie ktoś, na przykład tam jest napisane zobacz, kto jest w środku. I ludzie wchodzą, kto jest w środku, kto jest w środku, kogo tam możemy zobaczyć. I to jest świetny moment, doskonała okazja, żeby rozmawiać o Bogu, żeby rozmawiać o życiu. Nie zawsze rozmawiamy o Bogu, to nie jest tak, że wszystkie teraz rozmowy muszą się zakończyć Bogiem. Czasami rozmawiamy o życiu, czasami rozmawiamy o doświadczeniach trudnych, o małżeństwach, o różnych sytuacjach i ja bardzo się z tego cieszę. W ciągu wakacji muszę Państwu powiedzieć, że rzadko kiedy jestem w domu, bo bez przerwy jeździmy na różne ewangelizacje, spotkania, czy to w miastach, czy to właśnie na Woodstocku, czy na Sunrise'ie. Jak przyznał ksiądz Rafał Jarosiewicz, prace nad mobilnym oratorium trwały 7 lat. Po drodze miał najróżniejsze dziwne historie, łącznie z kradzieżą, łącznie z różnymi pozwoleniami itd., itd. Więc jest to długo przez nas jako fundację SMS z nieba wyczekiwany moment, bo po 7 latach to można się znudzić niektórymi pomysłami. Natomiast no, tu pokazuje tylko determinację fundacji i to, że rzeczywiście zależało nam na tym, żeby przez te wszystkie lata, kiedy podejmowaliśmy najróżniejsze działania, mimo wszystko ten projekt, który rozpoczęliśmy 7 lat temu, krótko mówiąc, sfinalizować. Mobilne oratorium uwielbienia to kolejny pomysł księdza Rafała Jarosiewicza na nową ewangelizację. Kilka lat temu na ulicę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wyjechał mobilny konfesjonał.